Znajdujemy się na placu budowy firmy Maszbud, do której trafiły świeżutkie dwie maszyny serii K, czyli następcy legendarnego Keraxa. Samochód dla firmy Maszbud to przykład niezwykle ciekawej kompletacji pod wieloma względami. Jedyny w swoim rodzaju, bardzo ciężki, najcięższy K, jaki jest możliwy do skonfigurowania. Jest to 50-tonowa wersja tej wywrotki, czyli wersja Extreme, 50 ton technicznej dopuszczalnej masy całkowitej. Samochód porusza się na 24-calowych kołach. To jest to samochód z układem napędowym 8x6. Pierwsza oś kierowana jest osią napędową, następnie oś druga kierowana i most typu tandem o nośności 36 ton. Samochód jest przystosowany do pokonywania bardzo ciężkich przeszkód terenowych. Jest zawieszony niezwykle wysoko, napędzany silnikiem 460-konnym o pojemności 11 litrów. Najważniejsza cecha tego silnika to doskonałe, niskie zużycie paliwa przy fantastycznie wysokim momencie obrotowym. Firma powstała w 1989 roku. Od 2008 roku przejąłem firmę po tacie. W tym roku zaczęliśmy inwestować w wywrotki. Pracujemy w ciężkich warunkach, dlatego też wybraliśmy markę Renault ze względu na to, że są bardzo dzielne w terenie. Te auta będą służyć u mnie w firmie około 10 lat, ze względu na to, że są wytrzymałe. Kierowcą jestem od około 10 lat. Wcześniej jeździłem starą ciężarówką. W tej chwili mam nowe auto. Jeździ się tym autem o wiele lepiej, wygodniej. Mam tutaj klimatyzację automatyczną, skrzynię biegową automatyczną, wspomaganie w jeździe w terenie, różne takie udogodnienia dla kierowcy. Widoczność w kabinie jest bardzo dobra, lustrowana jest cała kabina w koło, także widać wszystko, co potrzeba. Napęd offroadowy dobrze się spisuje w terenie, jeździ się tym fajnie. Jak na razie nie mogę narzekać na ten samochód, jestem bardzo zadowolony.